Witaj na moim magicznym kanale. Na wstępie mam do Ciebie pytanie. Czy kiedykolwiek obudziłaś lub obudziłeś się o 3 w nocy, czując przy tym ogromny niepokój, smutek lub zimno, albo odczuwając, że jesteś obserwowany czy obserwowana? Jeżeli na to pytanie odpowiedzieliście twierdząco, to koniecznie musicie obejrzeć ten odcinek, bo dzisiaj opowiem Wam o godzinie demonów, godzinie szatana, czyli o 3 w nocy. 3 w nocy to godzina szczególnie uwielbiana przez twórców powieści i filmów grozy. Możemy wymienić masę filmów, w których dzieje się coś niepokojącego, gdzie pojawiają się duchy czy demony i akcja ma miejsce właśnie o 3 nad ranem. I rzeczywiście jest coś dziwnego w tej godzinie, bo ja sama słyszałam bardzo dużo historii, najczęściej o tym, że jakiś znajomy obudził się o 3 w nocy zlany potem i czuł się nieswojo lub miał bardzo realistyczny koszmar, albo wybudził się z paraliżu sennego, spojrzał na zegarek, a tam bam! 3. Mało tego, sama kiedy budzę się w nocy przez koszmar lub paraliż senny, to często dzieje się to właśnie o 3 w nocy. Dostaję od Was też dużo historii, że coś paranormalnego przydarzyło się Wam o 3. No, coś z tą godziną zdecydowanie jest na rzeczy. 3 w nocy nazywa się godziną diabła, godziną demonów lub godziną czarownic. Od razu mówię, że o ile 3 w nocy można nazwać godziną diabła i demonów, to też wymienne określanie tej pory właśnie godziną diabła lub godziną czarownic jest po prostu wymysłem kościoła. No bo to właśnie średniowiecznemu kościołowi zawdzięczamy te określenia. Niegdyś wierzono, ale też współcześnie wciąż niektórzy wierzą, że kiedy zapada zmrok, granica między światem żywych i umarłych staje się bardzo cienka oraz że żywi stają się bardziej wrażliwi na zjawiska paranormalne i na nawiedzanie duchów. Mroki nocy zawsze budziły wśród ludzi niepokój. Dlatego ludzie głęboko wierzyli, że w czasie godziny czarownic, nazywanej też godziną diabła, czarownice, ale też inne stworzenia współcześnie uznawane za legendarne, a niegdyś traktowane jak rzeczywiste, istniejące kreatury, łącznie z samym władcą piekieł, są najbardziej aktywne. A nawet, że właśnie wtedy ich moc osiąga maksimum i lepiej nie wchodzić im w drogę. Siły ciemności są najbardziej aktywne w nocy. W to właśnie przed wiekami wierzono. I tutaj warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy godzina diabła, godzina czarownic była od początku tą konkretną godziną, 3 nad ranem? Otóż nie. Niegdyś godziną diabła określało się czas od 12 w nocy aż do wschodu słońca. Kościół bardzo podsycał strach w stosunku do mroku nocy, przestrzegając ludzi przed godziną demonów, mówiąc im, że jest to czas niechroniony liturgią godzin, czyli po prostu niechroniony modlitwą. Największą moc ochronną miały oczywiście jutrznie i nieszpory, czyli modlitwa poranna i wieczorna. I na niegdysiejsze rozumowanie taki argument dla człowieka mógł mieć sens. Ksiądz odmawiał modlitwę rano, potem przed położeniem się spać, ale noc nie była w żaden sposób chroniona czy też błogosławiona modlitwą, a więc demony mogły szaleć w najlepsze. Później Kościół zaczął utożsamiać godzinę czarownic i tym samym największą aktywność demoniczną i magiczną nie z czasem między północą a wschodem słońca, a właśnie między 3 a 4 nad ranem. Wynikało to z kilku powodów. Przede wszystkim, może wiecie, może nie wiecie, według biblijnych przekazów i obliczeń, jakie z nich wynikły, Jezus miał umrzeć właśnie o 3, ale po południu. Dlatego też wiele osób nazywa tę godzinę godziną Jezusa. Jaką godzinę można więc uznać za godzinę diabła? Kierując się tym, że diabeł jest ojcem kłamstwa, matactwa i szydery, bo za takiego Kościół go właśnie uznaje, całkiem logiczne jest, że uznano właśnie 3 w nocy za tą przeklętą godzinę demonów. Ale jest jeszcze jeden powód, a mianowicie Kościół był przekonany, że czarownice obrały sobie 3 w nocy za swoją godzinę, żeby po prostu zakpić z Trójcy Świętej.
Ciekawe, prawda? W pewnym momencie Kościół posunął się nawet do tego, że zabronił wszelkich aktywności, nawet tych najzwyklejszych, w godzinach właśnie między 3 a 4. Z jakiego powodu, zapytacie? Ano dlatego, że było to w czasie, w którym zainteresowanie czarostwem znacznie wzrosło. I wiecie, te wszystkie nakazy Kościoła i przestrogi dotyczące godziny diabła miały pewien sens, no bo kiedy niby osoby rzeczywiście praktykujące jakieś formy czarostwa miały to robić? Przypominam, że to wszystko działo się w dużej mierze w czasie polowań na czarownice. Oczywiście nikt nie chciał przez swoje praktyki umrzeć przez spalenie na stosie, dlatego wiele osób uprawiało swoje rzemiosło pod osłoną nocy. Nie chcę ograniczać się jedynie do przekazów kościelnych, dlatego chciałabym opowiedzieć Wam o pewnej istocie wywodzącej się z meksykańskiego folkloru. Zwie się ją La Mala Hora i przydomek ten można przetłumaczyć na, uwaga, nie zgadniecie, złą godzinę. Dlatego wiele osób utożsamia tę postać z kościelną godziną diabła. Legendy mówią różnie. Jedne głoszą, że zła godzina to straszliwa postać, która samym swoim spojrzeniem mogła doprowadzić do nieodwracalnego szaleństwa. Podobno można ją spotkać na skrzyżowaniach meksykańskich dróg, gdzie czyha na podróżników, którzy przemierzają drogi późną nocą. Natomiast inne opowieści głoszą, że spotkanie złej godziny ma zwiastować śmierć i jest swoistym ostrzeżeniem, że w najbliższym czasie warto na siebie uważać. I teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy godzina diabła rzeczywiście istnieje? Czy czarownice mają jakąś taką swoją godzinę ulubioną w nocy, podczas której są szczególnie aktywne? No cóż, oczywiście, że nie. Tak jak mówiłam, kiedyś rzeczywiście ludzie praktykowali pod osłoną nocy, jednak współcześnie wszystko zależy od jednostki. Jeżeli ktoś potrzebuje mocy jakiejś pory dnia czy nocy, nie czuję, że rymuję, w swojej praktyce, no to po prostu to wykorzystuje. Natomiast jeżeli tylko logicznie pomyślimy, dojdziemy do wniosku, że godzina diabła nie ma żadnego sensu. Weźmy pod uwagę chociażby strefy czasowe i przesuwanie zegara na ten nieszczęsny czas letni i zimowy. Swoją drogą, nie wiem jak Wy, ale mnie to zawsze totalnie rozwala i nie potrafię się do tego dostosować. Wracając, serio ktoś myśli, że świat duchowy sobie też ten zegar przesuwa? Już wiecie, widzę takiego demona, który mówi, że o, trzeba zegar przesunąć, bo dzisiaj godzina diabła będzie wcześniej, nie możemy się spóźnić, czy coś takiego. No, sami to słyszycie, jak to absurdalnie brzmi. Cały czas o tym myślę, no nie mogę przestać się śmiać. Pozostaje jednak jeszcze jedno pytanie. Czemu ludzie rzeczywiście doświadczają tego wybudzania się, poczucia bycia obserwowanym i innych niepokojących zjawisk właśnie o 3? Wbrew pozorom jest na to dosyć racjonalne wyjaśnienie. Zacznijmy od tego, że kiedy śpimy, przechodzimy przez różne fazy snu. Około 3 większość z nas jest w fazie REM, czyli tego najgłębszego snu, podczas którego na przykład ruch kończyn jest ograniczany oraz spowalnia oddech i spada też temperatura ciała. I wtedy też często dochodzi do paraliżu. Kiedy w czasie snu odzyskujemy świadomość, a ciało wciąż się nie obudziło. Poza tym wybudzenie się z tej najgłębszej fazy snu przez te wszystkie rzeczy, które zachodzą w organizmie, może sprawić, że po przebudzeniu czujemy się zdezorientowani, zaniepokojeni i że jest nam bardzo zimno. A teraz dodajmy do tego uwarunkowania kulturowe. Te wszystkie historie, legendy, książki, filmy, które mają wątek 3 nad ranem. Mówi się też nawet, że człowiek może sam siebie zaprogramować na pobudkę o konkretnej godzinie, jeżeli o jakiejś przed snem intensywnie myśli. Dodajmy do tego jeszcze strach i efekt gotowy. Jak jednak wytłumaczyć paranormalne historie, które mają miejsce o tej godzinie? Kiedy na przykład ktoś spotyka ducha zmarłej osoby po przebudzeniu, czy coś w tym stylu. Niektórzy uważają, że kiedy śpimy, nasza świadomość po prostu dryfuje, jest niezwykle otwarta na doświadczenia duchowe. Być może w jakiś sposób można to tym wyjaśnić. Jako ciekawostkę powiem Wam, że współcześnie godziną czarownic, godziną diabła określa się czas w trakcie trwania doby, podczas którego niemowlę
płacze z nieznanych powodów. Mówi się wtedy, że dziecko przeżywa godzinę czarownic, czy też godzinę demonów. Ciekawe, prawda? Jestem ciekawa, co o tym wszystkim sądzicie. Sekcja komentarzy jest dla Was. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Do zobaczenia już niedługo.